Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was porcję, w zasadzie dużą porcję, całą garść informacji na temat nowego patcha, na temat nadchodzących zmian w Heroes and Generals, prosto od Reto. Przeglądałem sobie ostatnio właśnie devstreama ostatniego i jest tam naprawdę dużo informacji, tylko strasznie to rozwlekli w czasie, ponad godzinę ten odcinek trwa. Ja postaram się to zrobić troszeczkę krócej, mam nadzieję, że mi się uda. I tutaj sobie weźmiemy mapkę miasteczko, ponieważ tam chciałbym Wam pokazać kilka takich znaczących zmian odnośnie spawnów i przerobienia linii, głównie linii B i C. No a są tam naprawdę duże zmiany, nie wiem czy do końca dobre, no zaraz zresztą sami zobaczycie, pokażę Wam to na mapce. Ale zmiany nie będą dotyczyły tylko spawnów oczywiście, będzie też wiele więcej. Zaraz o tym wszystkim Wam powiem. Tu już się mapka ładuje i za chwilę słyszymy się ponownie. Dobra, tu na początku może od razu powiem Wam o co chodzi z tymi zmianami linii i przestawieniem spawnów. Po pierwsze, spawny mają się znajdować na wszystkich mapach. O kurczę, czekajcie. Jeszcze ściszę. Po pierwsze, spawny mają się znajdować bliżej punktów kontrolnych, żeby krócej biegać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W tym momencie dla obrońców jest dosyć łatwo bronić, ponieważ już i tak mają wystarczająco blisko te spawny, a mają je jeszcze zbliżyć, ale nie na zasadzie, że wszędzie skrócą te drogi. Tylko troszeczkę poprzesuwają te spawny. Kurczę, jak wam to tutaj pokazać? Teraz na przykład tu jest linia B, tu jest linia C i punkt C4 był tutaj, tu był punkt C3. W tym momencie ma to wyglądać tak, że cały ten most metalowy to będzie punkt C4 i będzie go można przejmować zarówno po tej stronie mostu, stając przy samej krawędzi już przy wejściu na most, tam już się będzie punkt zaczynał do przejmowania. Cały most będzie strefą przejmowania i pod mostem też, ale z tego co wiem, tylko te betonowe filary, powiedzmy. W wodzie nie będziemy przejmować, tylko na tych filarach betonowych pod mostem. I tak samo z tej strony mostu też tutaj te budyneczki wokoło wejścia na most też będą punktem przejmowania. Tam będzie tych budynków dodane o wiele więcej, będzie gęściej od budynków. Most zostanie obudowany jakimiś workami z piaskiem, zostaną dodane jakieś zapory. Znaczy ja za bardzo nie wiem, czy mi się podoba ta zmiana, bo ja już widzę te walki na tym moście, przez ten most nic nie przejedzie, jak on będzie cały punktem do przejmowania, to przez ten most nie ma szans, żeby coś przejechało w jedną albo w drugą stronę, bo po jednej stronie będzie siedziało 10 z jednej ekipy, po drugiej stronie 10 z drugiej ekipy, no i będą tak dochodzić do połowy mostu i się snajpić nawzajem, przecież tu będzie istna strzelnica tutaj. Nie wiem, czy to dobrze, że tak zrobili, no ale tak będzie. C3 zostanie przesunięta chyba gdzieś tutaj w te okolice. C2 zostanie tam, gdzie jest i C1 tam, gdzie jest. Tutaj z B, linią B ma być podobna sytuacja, tylko już nie pamiętam, czy oni mówili, że cały most zniszczony będzie strefą przejmowania, czy nie. W każdym razie B4 na pewno będzie tu, gdzie jest teraz B3. B3 zostanie przesunięta chyba gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, w to miejsce. B2 gdzieś tu i B1 ta jak jest. Także rozsuną te dwie linie troszeczkę na bok, znaczy rozsuną, no C3 będzie tutaj, więc tak za bardzo nie rozsuną, po prostu je poprzesuwają. Jeśli chodzi o linie E i D, to tutaj w tym momencie jest coś takiego, że niektóre spawny z linii E są bliżej linii D. I tak samo i vice versa, z linii D niektóre spawny są bliżej linii E i to powoduje, że na przykład na wojnie, jeśli są dwie linie E i D otwarte, albo nie, gorzej nawet, jeśli my mamy E, a przeciwnik ma D, to on może się spawnić bezpośrednio tutaj, praktycznie na samej linii E, respiąc się z linii D, może wchodzić praktycznie od razu na linię E. W tym momencie te spawny zostały nam przesunięte w taki sposób, żeby wszystkie punkty spawnów były. Jeśli tu jest linia D, to żeby wszystkie były po tej stronie mapy, natomiast wszystkie punkty spawnu z linii E, żeby były wszystkie po tej stronie po tej stronie mapy, żeby je odsunąć od siebie, żeby nie były za blisko sąsiednich linii. Nie wiem, czy to strasznie pomoże.
Może troszeczkę więcej czasu będzie zajmowało, ale myślę, że i tak jak ktoś się uprze, to na tą drugą linię wskoczy. W mieście. A teraz w ogóle jeszcze zobaczcie, jak będzie daleko do zerówek, bo tutaj mając B4 w tym miejscu, zerówki oczywiście zostają tam, gdzie są, więc cała ta droga to będzie po prostu droga do zerówki. Tutaj no w zasadzie będzie bardzo podobnie, no bo ze strefy przejmowania wyjdziecie dopiero przechodząc przez most, czyli tak jakbyście byli w C4, więc taka sama droga mniej więcej. Ma zostać usunięty spawn point, który znajduje się w tym miejscu, tutaj pomiędzy zerówkami. Tego spawna ma już tutaj nie być. Spawn posterunku policji ma być tutaj na dole, przy tych baniakach metalowych. Tam będzie dodatkowe wejście do góry ustawione, taka rampa drewniana i schodki dodane. Też dodatkowo tu będą budynki przy linii wody. Ten spawn tutaj chyba go też. To jest właśnie chyba ten spawn, który przesunął tutaj na dół koło tych baniaków. Także tutaj też nie będzie spawna. O, tego tutaj nie będzie. I ten zostanie przesunięty nad wodę. Więc takie tutaj zmiany mamy na miasteczku. I to chyba takie najważniejsze zmiany, które zapamiętałem. Teraz pamiętacie, tam w ostatnim odcinku mówiłem, że chodzą słuchy, że mają. Aha, tego spawna tutaj też nie będzie na tej wyspie. Ten spawn zostanie zlikwidowany. Tam mówiłem w ostatnim odcinku, że podobno chodzą słuchy, że mają dodać system assist. No i tak, Reto potwierdziło, będą asysty dodane. Na przykład za niszczenie czołgów już będzie wam naliczało expa za uszkodzenie tego czołgu. Już nie tylko za killa, ale za uszkodzenie. Dostaniecie tyle expa i damage zadacie. Więc to jest fajne. Mam nadzieję, że to też będzie przeliczone na kredyty. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Odnośnie składów i czołgów. O kurde. Odnośnie składów i czołgów. Teraz osłanianie czołgów w zasadzie nic wam nie daje. No, Ruscy bardzo często biegają w okolicach czołgów i je osłaniają, a nic z tego nie mają. U Niemców i u aliantów rzadziej się to zdarza, ale być może zdarzałoby się więcej, gdyby z tego coś było dla osoby osłaniającej. I właśnie to chce zmienić Reto. Teraz będziecie dostawać expa za przebywanie i walkę w okolicy waszych czołgów. Z tego co pamiętam, mówili, że to będzie obszar około 25 metrów na około pojazdu pancernego. Jeśli będziecie w promieniu 25 metrów od czołgu, to za wszystkie wasze akcje będziecie dostawać dodatkowego expa za jakby osłanianie właśnie tego pojazdu pancernego, tego czołgu. Więc no, oni to tłumaczą tym, że mają nadzieję jakby wymusić taką grę zespołową, zachęcić ludzi do takiego bardziej współpracowania. Nie wiem, czy to podziała, być może. Ja osobiście nie wiem, czy będzie mi się chciało biegać za czołgistą, który jedzie nie wiadomo gdzie i go osłaniać. Nie wiem, jeśli to będzie ktoś z mojego teamu, kto wiem, że robi dobrą robotę, to prawdopodobnie będę za nim biegał i pomagał, ale jeśli to będzie jakiś random, który nie wiadomo gdzie jedzie, na drugi koniec mapy, gdzie nic się nie dzieje, to wątpię, że mi się będzie chciało za nim biegać, nawet do tego dodatkowego expa. No ale coś takiego wprowadzę, na pewno wiele osób się z tego ucieszy. Co tam jeszcze mówili? Asysty, dodatkowy exp za osłanianie czołgów, zmiana spawnów. Aha, odnośnie spawnów jeszcze. Też o tym mówiłem, że podobno tak mają zrobić i faktycznie zrobią. Strefy spawnów będą nadal takimi safe zonami, ale już nie będzie wam chowało broni. Będziecie mogli w tych strefach strzelać. Pusto. Będziecie mogli w tych strefach strzelać, będziecie mogli w nich podkładać miny, będziecie mogli rzucać granaty. Będzie można w zasadzie wszystko robić w tych strefach. Ale. O kurczę, ale ich tu idzie. I nikogo nie zabiłem.
Będzie można wszystko w tych strefach. Sorry, że tak tutaj kurczę się mieszam, ale próbuję jeszcze coś postrzelać przy okazji. Ale mi się amunicja skończyła. O nie, już wyskakiwałem. Dobra, teraz na spokojnie, spawny. Dalej to będą safe zone'y, ale w momencie kiedy się tam zrespicie, macie oczywiście ochronę, jesteście przez kilka sekund niewidzialni i niezniszczalni w tym momencie. To jest ważne, że jesteście niezniszczalni, ponieważ jeśli odrzucicie się na przykład czołgiem na minie, tak jak to kiedyś miało miejsce i teraz będzie można te miny znowu podkładać w spawnach, ale jeśli urodzicie się bezpośrednio na minie tym czołgiem i ruszycie z miejsca, to ta mina zostanie zdetonowana, ale nie zada wam damage'a, ponieważ macie te kilka sekund, chyba 3 sekundy niezniszczalności i niewidzialności. Więc w tym momencie, jeśli wyjedziecie na minę, to ona wam nic nie zrobi. Tak samo jest ze strzelaniem. Jeśli ktoś do was będzie strzelał, na przykład będą bombardować z czołgu tego spawna, albo bomby zrzucać, czy strzelać z karabinu, jeśli dostaniecie w tym okresie niewidzialności, ochrony, nic wam się nie stanie, ale w momencie, kiedy wy strzelicie do kogoś, zadacie jakiś damage, albo chyba ogólnie wystrzelicie, to w tym momencie schodzi z was ochrona i w tym momencie normalnie was może ktoś zabić biegający po tym spawnie, więc będzie można znowu biegać po tych spawnach i polować na fragi, tylko że jesteście narażeni, że za plecami wam się, znaczy albo przed wami nawet, zrespi się niewidzialny przeciwnik i będzie miał te kilka sekund, żeby was skasować. Jeśli zacznie strzelać i was nie trafi, to możecie go oczywiście zabić, ale będzie miał tą szansę, żeby was pierwszych ściągnąć, tak? No, więc to są chyba takie najważniejsze zmiany, na które zwróciłem uwagę. O, tu widzę, że jedyneczkę zamykają. Na fabryce też widziałem, mają być spore zmiany, jeśli chodzi o spawny. No, ale nic tutaj wszystkiego, już nie będę tych map tutaj zmieniał, żeby wszystko pokazać. No, ma być sporo tych zmian, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszkę mnie ten, znaczy troszkę, nawet bardzo mnie ten most po prostu martwi, ta linia C, bo ja sobie nie wyobrażam, jak ma być, kurczę, przejęta C4, jeśli po obu stronach mostu można ją przejmować i na całej długości mostu również. Przecież tam będzie tyle ludzi siedzieć, że to będzie nie do przejęcia po prostu. Nie wiem, mi się wydaje, że pół teamu po prostu będzie siedziało na C4 i tam walczyło. Przez to nie będzie dynamiki na reszcie mapy, bo jeśli pół teamu utknie na C4, no to kto będzie atakował, ale kto będzie atakował resztę, linię B, linię A, D, no gin, kurde, ale mnie to jest... Zabili go? Zabili. Dobra. Okej, gdzieś tu chyba... O, nie widziałem go. Co jest? Kurczę, ale go nie trafiłem. Dobra, trzeba się stąd ewakuować. Bo już wiedzą, że tam siedzę. Gdzieś tam jeszcze był chyba rusek z prawej, ale... No nic, wszystkiego nie sprawdzę.
odeszli. O kurczę, we dwójkę biorą. Dobra, trzeba wracać. Bo oczywiście nikt inny się nie wróci pewnie, jak znam życie. Po co? Ale dobrze, że taki krótki gameplay wyszedł, bo akurat w sam raz czas na powiedzenie o tych wszystkich zmianach, a gameplay będzie w poniedziałek. Normalny. Gdzieś ty się, Rusku słodki, schował. Wódka, wódka, wódka. Wódka, wódka, darmowa wódka. Patrzcie, nie chcę wyleźć, no byłem pewny, że się skusi. Wódka, wódka. Nie ma. Rzuca mi tam granaty, kurczę. Pewnie na dachu siedzi, albo gdzieś tutaj. O, może będzie przeładowywał zaraz. No nic. O kurde, pobiegł. Załatwiony. Jadą następni. Jadą. Jadą. O kurde, był jeszcze jeden. Tak mi się właśnie wydawało, że tam jeszcze jednego widziałem. Kurde, drugi jeepkiem jechał. No D1 z tego co widzę chyba odbili jednak, bo coś ich tu za dużo przejechało. Zaraz zobaczymy, jak tam D1-ka. B1-ka, sorry. Tak sobie staram się jeszcze przypomnieć, czy coś tam jeszcze mówili ważnego w tym devstreamie, ale... Aha, tak, apteczki. Apteczki i rowerki mają wrócić w dużych ilościach. W liczbie mnogiej. Na każdej mapie. Także apteczki i pojazdy cywilne wrócą, rowery i ciężarówki. Nie jest powiedziane, że to już będą wszystkie, ale dużo ma wrócić. Tak to określili, że ma być dużo. No i to już chyba byłoby wszystko w tym momencie. Tam pewnie jeszcze coś pozmieniają, pewnie jak zwykle będą jakieś twitche do broni. Jakieś hotfixy później, znowu pewnie serwer wywali po patchu. Pewnie znowu będą hotfixy wrzucać szybko. Pewnie w broniach też coś tam będą mieszać, jakieś rozrzuty zmniejszać, czy szybkostrzelność, coś tam. Zawsze coś mieszają. A ty kurde, tajemniczy Don Pedro. Dawać mnie tu jakiegoś jeepa. Jedzie motorek. O! Snajpery. O, zobaczymy. Dostał. Nie wiem, czy to był ten. Nie, tam chyba coś widziałem. Gdzie on? Dostał. Dobra, teraz sobie trochę posnajpimy. Gdzieś tam, kurczę, snajper się czai. Mnie wystraszył. Gdzieś tam się snajper czai. Albo to był ten, co go przed chwilą zabiłem. Dobra. Nie, słyszę, jest tam gdzieś. Franca.
Ruska. Gdzie ta ruska menda? Ale zaraz mi walnie bańkę. No nic, niech sobie tam leży spokojnie. Może coś tutaj jeszcze gdzie indziej mi się uda ustrzelić. Nie no, trzeba tam iść, kurczę, bo tu przecież się zanudzę zaraz. Gdzie ten rusek? I masz, posnajpiłeś już sobie wystarczająco. Koniec. Dobra. Zobaczymy jak tam wynik. O. Kurczę, 25 na 2, no nieźle. Nawet w sumie nie zauważyłem, że tyle tych fragów siadło, bo się kurde zagadałem. No nieźle, nieźle. 7000. O, już weterana kupiłem, jakby ktoś nie zauważył. 7600, 7700 powiedzmy, zarobione. Wydałem 3800, czyli no takie niecałe 4000 do przodu. 3900 powiedzmy, dobra. Ale krótka bitwa, więc spoko. Ile ta bitwa w ogóle trwała? 21, 22 minuty. No to spoko, spoko może być. Okej, takie szybkie info chciałem wam po prostu rzucić na temat nadchodzącego patcha. On się będzie nazywał, to już będzie patch na literkę H. I to ma być Odette Holloway, czy coś takiego. Bo w sumie oni sami nie wiedzieli, jak to nazwisko wymówi, bo to jakieś francuskie, więc nie wiem dokładnie, jak to się wymawia. Ale jakoś tak mówili, Odette Holloway, coś takiego będzie, tak się to będzie nazywało. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten patch ma wejść, ale już niedługo. Bo mówili, że niedługo, więc możliwe, że na weekend, albo w przyszłym tygodniu, może szybciej, zobaczymy. Dajcie znać, co myślicie o tych zmianach. Czego się spodziewacie, czy wam się podobają, czy nie. Zostawcie lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Subskrybujcie kanał oczywiście i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Wróć, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Od ostatniego patcha, a to znaczy od następnego patcha, Heroesy będą miały swojego własnego klienta. Już nie będą odpalane przez przeglądarkę. Ponieważ będziecie pobierać całego klienta ze Steama, tak jak do innych normalnych gierek dla normalnych zjadaczy chleba, i po prostu będziecie odpalać grę z jej własnego klienta, a nie przez przeglądarkę. Także to już była ostatnia rzecz, o której miałem wam powiedzieć. Więcej mi się nie przypomniało, bo chyba więcej nie było takich ważnych. Dobra, to tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się.